dziewczynie, która na imię miała Monika. Tak się w niej strasznie zakochałem, że ona nie dostałem cika. Ach Monika, moja Monika, powiedz czemu jesteś taka dzika. 3 dni całe za tobą biegałem i na koniec kosza dostałem. Cześć. No, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Doki Doki, klub literacki. No i tak. Jesteśmy bardzo podnieceni tym, tak. Bo nadal będzie taki sam odcinek jak poprzednie. Jeszcze nic się nie wydarzy. To jest trzeci chyba. Dzień. Tak? Trzeci. Trzeci. Dlatego, że pierwszy to było jak żeśmy dołączyli. Aha. Drugi to był ten wiersz i teraz jest drugi wiersz. A którego dnia coś się zacznie? Kurde, nie wiem. A, okej. Okay. Sayori ucieka w bezpieczną odległość, śmiejąc się z pełnymi ustami. Yuri i ja również się śmiejemy. No, ukradła jej ciastko, w sensie ugryzła. No, ale to już wiecie, bo pewnie oglądacie na bieżąco. No. W ogóle sprawdzałem, tamten odcinek 38 minut trwał. A, okej, okay. To więcej trochę. No. Rany, czasami zachowujecie się jak dzieci. Monika, możesz powiedzieć Sayori, żeby... He? Natsuki rozgląda się po klasie. Moniki nigdzie nie widać. To niepokojące. No trochę. A tak w ogóle to gdzie jest Monika? Dobre pytanie. Mówiła coś o tym, że się spóźni? Mi nie. Mi też nie. To trochę dziwne. Mam nadzieję, że wszystko u niej w porządku. A co niby miałoby być nie w porządku? Spierdolę ją ze stanowiska? Tak. Z przewodniczącego na knura. Pewnie po prostu musiała coś załatwić. W końcu jest całkiem popularna. Sława. 3 kropki nienawiści. He? Myślisz, że ona ma... Ahaha, nie zdziwiłabym się. Prawdopodobnie jest bardziej lubiana niż my wszyscy razem wzięci. I co ma? Chyba chodziło o to, że chłopaka? Nie wiem. Ehehe, to prawda. Słucham? Nagle drzwi się otwierają. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Ach, tutaj jesteś. Nie chciałam się spóźnić. Mam nadzieję, że nie martwiliście się o mnie. He? Monika jednak wybrała klub zamiast swojego chłopaka. Musisz mieć bardzo silną wolę. Chłopaka? O czym ty mówisz? Monika pytająco patrzy w moją stronę. Ach, nieważne. Co cię tak właściwie zatrzymało? Ach, cóż... Moja ostatnia lekcja odbywała się w czytelni. Szczerze mówiąc, straciłam poczucie czasu. Ahaha. Przecież to nie ma sensu. Przecież usłyszałabyś dzwonek, prawda? Pewnie go nie usłyszałam, bo ćwiczyłam grę na pianinie. Pianinie? Nie wiedziałam, że potrafisz grać na pianinie. Ach, dlatego, że jeszcze nie potrafię. Dopiero niedawno zaczęłam. Tak, to znaczy to, że ona gra na pianinie, to jest prawda. Bo... A co, potem coś z tym będzie? No, na końcu z pianinem. Dopiero niedawno zaczęłam. Zawsze chciałam się nauczyć. To naprawdę super. Powinnaś nam coś zagrać, Monika. Wiesz, Monika patrzy na mnie. Może kiedyś uda mi się już trochę więcej nauczyć, to coś wam nagram. Zagram. Zagram. Nagram. Let's playa. Na pianinie. Jej, brzmi fajnie. Chętnie bym to zobaczył. Naprawdę? W takim razie nie zawiodę cię, Andrzej-san. To jest groźba? Tak. Monika uśmiecha się ciepło. Ach, nie żebym cię do czegoś zmuszał czy coś. Ach, haha, nie martw się. Dużo ostatnio ćwiczyłam i z chęcią coś zagram, kiedy tylko będę gotowa. Rozumiem. W takim razie życzę ci powodzenia. Dzięki. A więc coś mnie ominęło? Nie, niespecjalnie. Wolę nie wspominać o zabawnym zachowaniu Sayori. Natsuki prawdopodobnie i tak o tym w końcu wspomni. Wygląda na to, że wszyscy się uspokoili. Sayori jakimś cudem zdołała już zjeść całe ciastko. Yuri wróciła do czytania. Natsuki krząta się po zapleczu. Andrzej-san! Andrzej-san! Sayori nagle do mnie podbiega. Muszę przynieść parę przyrządów z innej sali. Chcesz iść ze mną? Czy jednak nas lubi? No, przyrządów. Do czego? Wiesz, że niedługo w naszej szkole będzie festiwal.
Ja i Monika przygotowujemy różne plakaty i w ogóle, więc musimy znaleźć jakieś kredki, markery i trochę kleju. Ach, rozumiem. Pewnie możemy poszukać. Jej. Okej, Monika, niedługo wrócimy. Ach, ty i Andrzej San idziecie po przybory. Nie musisz się trudzić. Ja chętnie z nim pójdę. Och, ale ja chciałam iść. Fajnie jest przeszukiwać puste klasy i w ogóle. No, zawsze można wziąć dziennik, zmienić sobie oceny. A, tylko teraz to wiesz, elektronicznie. No tak, tak. A to jeszcze Japonia, to już w ogóle. Hehe, okej, okej. To była tylko sugestia. Poszukajcie papieru plakatowego, okej? Okej. Gotowy, Andrzej San? Tak, chodźmy. Zwarty. O, jesteśmy w jakimś innym miejscu w końcu. Niezwykłe. Sayori i ja wychodzimy z klasy. Idę spokojnym krokiem, podczas gdy Sayori energicznie podskakuje po korytarzu. Naprawdę. Czuję się, jakbym prowadził przedszkolaka do sklepu z zabawkami czy coś. Sayori znajduje szczęście w nawet najprostszych rzeczach. Hej, Sayori. Tak właściwie, to co my przygotowujemy na festiwal? Nie jestem do końca pewien, co ciekawego może wystawiać nasz klub. Ehehe. Ja i Monika mamy już wszystko zaplanowane, nie martw się. Na pewno? Tak, wykonamy poetyckie przedstawienie. I tam na tym festiwalu pokażą jakieś dziwne rzeczy? Chyba nie dotrwamy do tego festiwalu za bardzo, z tego co pamiętam. Nie dotrwamy? Chyba nie będzie go pokazane. Aha, okej. Przedstawienie? W jakim sensie? Cóż, wszyscy będą mieli okazję wyjść na scenę i będą mogli wyrecytować swoje ulubione wiersze. Ach, to brzmi trochę nudno. Andrzej San, w ogóle nie podchodzisz do tego w odpowiedni sposób. Tu nie chodzi tylko o czytanie wierszy, ale o odgrywanie emocji w nich zawartych. No, dzik jest dziki, dzik jest zły. Wiesz, mówisz to mniej więcej tak. Boże, Witonator, czemu do mnie piszesz, jak nagrywam? Tak, wiem, nagrywam ją. No. Shift Tab. Wiesz, mówisz to mniej więcej tak. Między mymi stopami ostatni pozostały kwiat rozkwita. Skręca młodygę, uwalniając go od jego ograniczających korzeni, trzymając ostatni wspaniały moment między palcami. Przywołuje radość, ale za jaką cenę? Teraz spoglądając ją we wszystkie strony, niegdyś pełne życia pole stało się całkowicie łyse. Witamina. O, właśnie tak. Sayori. Jakby to ująć, nie wiem, czy to tylko ja, ale trudno mi brać cię na poważnie, kiedy mówisz w ten sposób. Ech. Boże, ten ryjec. Bez nosa. Nie bądź wredny. Ciężko nad tym pracowałam. Ach, wiem, wiem. Miałem na myśli, że taki sposób mówienia kontrastuje z twoją codzienną osobowością. Ach, ha, nie mów tak, zawstydzasz mnie. Ma być najlepsze zakończenie. Dobra, ja... Weź to na to... No, proszę, nie pisz do mnie, bo ja nagrywam. Tylko niech nie spoileruje. No, no właśnie. Może mu napiszę. Okej. Okay. Chwila, a co ona... A, dobra. No, dobrze, poszło jej dobrze, poszło. No. Napiszę mu, tylko bez spoilerów. Spilerów. Spilerów. I ona nie wie, o co cho. Ja nic nie wiem. I on wtedy nagle, no elo, stanie się to, to, to i to. Ale to chyba znaczy, że dobrze mi poszło. Tak, myślę, że tak. Ach, jestem podekscytowana. Festiwal będzie super. Sayori znowu zaczyna kręcić się po całym korytarzu. Co napisał w infarze? Okej. Okay. Aha, dobra. Hej, Andrzej San, ta klasa jest pusta. 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 Czas rozpocząć naszą misję. Misję, hm? Huh.
Huch, dobra, sporo czasu minęło, odkąd ostatnio spędzaliśmy ze sobą tak dużo czasu. Wygląda na to, że nie zmieniła się znacząco. Sayori jest wielkim kłębkiem blasku, przyciągającym do siebie wesołe uczucia z otaczającego ją świata. Odczuwam nostalgię. Lata mijały, a ja zaczynałem coraz więcej czasu spędzać w swoim pokoju. Piwnicze. Anun. Kurde. Odkąd spędzam... Na prawym się tekst... Znika. No... Znika się tekst. Znika się tekst. Ukrywa, no. Odkąd spędzam więcej czasu z Sayori, przypominam sobie uczucie, którego od dawna nie czułem. Strach o własne życie. Kurwa. Wchodzimy do sali. Sayori idzie prosto na zaplecze, a ja za nią. Ej, to jest jak w serialu w szkoła. Wszystko jest otwarte. No. Ale wiesz, to jest Japonia. To jest inna kultura, nie? Stopień zaufania. Zobaczmy, co my tu mamy. Kredki! Sayori podnosi z półki pudełko pełne kredek. Dodam, że ona ma chyba 17 lat, więc... No i dobrze. Niech się bawi. Póki młoda, nie? Właśnie. A my lepimy z modeliny. No, ale to jest sztuka. Czarownice. Na dodatek najlepszej firmy. Tak, najlepszej firmy. Chociaż są trochę brudne. Sayori zaczyna wyciągać różnorakie kredki z pudełka, czytając nazwy ich kolorów. No dobra, kredki mamy z głowy. Nie zapominaj, że wciąż musimy znaleźć... Czekaj, szukam swojego ulubionego koloru. Dobra, dobra. W takim razie przynajmniej się odsuń, to poszukam papieru na plakaty. Ach, przez przypadek jedna mi wypadła. Benz. Jezu. Aż kurczę wybuch. Jezu, to wygląda jakby ktoś jej zdjęcie zrobił. A no właśnie. Benz. Benz, fanowie. Kia! Sayori schyla się, uderza głową o półkę. Boże. Upada na podłogę, a kredki rozsypują się po ziemi. I umarła. Nie, chyba nie. Czy wszystko dobrze? Moje czoło. Sayori trzyma się za czoło. Jeny, Sayori. Dlaczego mnie to nie dziwi? Pokaż mi je. Odkąd Sayori siedzi na podłodze, łatwo mi ją odsunąć od półki. Musisz zabrać ręce, Sayori. Ale to boli. Tylko na sekundę. Jaka poza. To wygląda jak wstęp do jakiegoś hentaja, ale no. A zobacz, ma większe cycki z tej perspektywy. No, Sayori oddala ręce od czoła. Delikatnie odganiam jej grzywkę na bok. Au, wybacz. Ej, animacja była wręcz chyba, taka trochę, bo zamknęła oko. A, no czasami chyba... Czasami jest! Wow. Na środku jej czoła dostrzegam wielkie zaczerwienienie. No w tych miejscach, które są creepy, też jest animacja, więc dobrze. Jesus! Zaczyna na nim wyrastać guz. To nie wygląda dobrze. Poszukam jakiegoś lodu. Andrzej-san! Tylko gdzie znajdę lód o tej porze? Ach, zimny napój chyba też się nada. Nie musisz! Nie przeszkadza mi wyglądać jak jednorożec. Nawet pomimo bólu Sayori daje radę zachować dobry humor. Ach, haha, nie wygłupiaj się. Za chwilę wrócę, okej? Okej. Klepię Sayori po ramieniu i biegnę na korytarz. Zauważam pobliski automat z napojami. Co powinienem wybrać? W sumie nie ma znaczenia, jakie picie wezmę, skoro i tak będziemy go używać jako lodu, a nie napoju. Ale wiem, że Sayori lubi sok jabłkowy, więc kupię właśnie ten. Chwilę potem wracam do klasy, w której zostawiłem Sayori. Jedną ręką trzyma się za czoła, drugą zbiera kredki. Z powrotem do pudełka. Dobrze, że nie muszę ich układać. Sayori, trzymaj. Daj Sayori butelkę z jabłkowym sokiem. Miłe i zimne. Miłe. Sayori otwiera butelkę i zaczyna z niej pić. A, jestem. Ej, to wygląda jak iced tea. No, troska. Sayori, co ty robisz? To do twojego czoła, a nie do picia. A potem by wyrzuciła, jakby już sobie ochłodziła. Sorka, zapomniałam. Aha, nie uderzyłaś się, aby zbyt mocno. Sayori przykłada butelkę do guza na swoim czole. To boli. Musisz jakoś wytrzymać, niedługo ci się polepszy. Tak za tydzień. No, wygląda na to, że pozbierałaś większość kredek. To dobrze. Hej, Andrzej-san, tobie też przypomina to czasy, kiedy byliśmy dziećmi? Chyba nadal jesteście. Pamiętam, jakby to było parę lat temu, bo to było parę lat temu. Co masz na myśli? Wiesz, kiedy jeszcze bawiliśmy się na podwórku całymi dniami, nigdy nie mogłam za tobą nadążyć. Byłeś wtedy pełen energii. Nie... Z starym dziadem. Nie to, co ty... Andrzej-san.
zawsze pozostawałam w tyle, albo miałam problemy wspięciem się na rzeczy, na które ty dawałeś radę. Czasami, kiedy próbowałam zrobić coś, czego nie potrafiłam, robiłam sobie krzywdę. Upadałam raniąc się albo siniacząc. Płakałam po tym jak głupia. Ahaha. Przybiegałeś wtedy tak szybko, jak tylko mogłeś. Próbowałeś jakoś sprawić, żebym przestała płakać. Prawie tak, jakbyś bał się wpaść w tarapaty, gdyby ktoś się dowiedział. Nawet pomimo tego, że to nie była twoja wina, wiesz? Naprawdę tak robiłem? Tak, nie pamiętasz? Skoro już o tym rozmawiamy, to pamiętam parę chwil. O Boże, teraz będzie bardzo wzruszające, co? Nie byłem przy tej scenie, więc nie wiem, ale pewnie tak. Zawsze byłem tak bardzo skupiony na swoich zabawach, że nie zwracałem uwagi na ciebie. Więc tak jakby to była moja wina, tak jak teraz. Gdybym cię nie poganiał, prawdopodobnie byś się nie uderzyła. Andrzejson, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale zawsze myślisz o innych. Nawet po tylu latach. Pomagałeś mi pomimo tego, że uderzyłam się przez własną niezdarność. Jesteś naprawdę kochany. Nie mów tak. Nie jest też tak, że ciągle tak robię. Po prostu kiedy chodzi o ciebie, wydaje mi się to naturalne. Zanim zdążę zdać sobie sprawę, zaczynam cię tak traktować. Chyba właśnie tak zachowują się ludzie, którzy przyjaźnią się przez tak długi czas. Naprawdę? Może masz rację. Andrzej-san, cieszę się, że nic się między nami nie zmieniło. Kurde, Janusz-san. Janusz-sensei. Myślisz, że będzie tak już zawsze? Nie. Zawsze? Szczerze mówiąc, nie wiadomo, gdzie pójdziemy na studia ani po nich, więc nie wiem, czy powinienem składać obietnice. Ale cóż, mam nadzieję. Na razie jakoś nam wychodzi, prawda? No, taki obojętny. No, jest jak jest, po prostu, nie? I ty dobrze o tym wiesz. Nie wyobrażam sobie, żebyś się zmieniła w najbliższym czasie, więc jestem pełna nadziei. No, niedługo sobie rękę złamię. Tak bardzo się cieszę. Dostrzegam dziwne spojrzenie w oczach Sayori. Przez chwilę pozostajemy w ciszy. Zazwyczaj jest taka niezdarna i zabawna, że kiedy tak pogrąża się w myślach, wolę jej nie przeszkadzać. Chyba powinniśmy wracać. Nie chcę martwić Moniki, wiesz? Powodzenia życzę. I tak zobaczę twoje czoło. Nie jeżeli ukryję je swoją grzywką. Sayori wskakuje z powrotem na nogi. Znowu łapie się za czoło. Nie wstawaj tak szybko po zranieniu się. Cóż, chyba już za późno. W każdym razie chodźmy. Idę za Sayori do klasy. Sayori robi co może, żeby ukryć swojego guza za grzywką, ale bez powodzenia. No go tak widać. Niewiele czasu mija, zanim docieramy do klasy. A, wróciliście. Macie wyczucie, właśnie mieliśmy zacząć się dzielić wierszami. Znowu? He, Sayori, twoje czoło. Nie martw się, to nic poważnego. No pewnie tak. Mhm. Bawiłam się kredkami i przywaliłam czołem w półkę. W każdym razie, znaleźliście wszystko co potrzebne. Ahaś, mamy to tutaj. Ahaś. Hę, Sayori rozgląda się dookoła. Ja zapomniałam wszystko przynieść. Boże. Ale sok ma. Uspokój się, Sayori. Mam to tutaj. Znalazłem też papier do plakatów. Ahaha. Wygląda na to, że to ty wszystko zrobiłeś, Andrzej, sam. Ak, wiesz, Sayori, nie udaje mi się znaleźć żadnej wymówki dla Sayori. Zrobiłam z tego przygodę. O właśnie. Ahaha, okej. W każdym razie dobra robota. Dziś wieczorem zacznę pracować nad plakatami. Ja też. Dobra, wszyscy. Gotowi na podzielenie się wierszami? Pójdę po swój. Po upewnieniu się, że pudełko z kredkami jest szczelnie zamknięte, wracam do swojej ławki. Okej, to kogo najpierw? To najpierw naszej dziewczyny. Dobra, to Sayori. Mhm. Andrzej-san, naprawdę kocham twoje wiersze. Nie mogę uwierzyć, że tak długo je przede mną ukrywałeś. Ukrywał, bo je dopiero napisał. He, niczego nie ukrywałem, ale twoje wiersze są naprawdę świetne. Wczorajszy był super, tak samo dzisiejszy. Nie wmówisz mi, że nigdy wcześniej nic nie pisałeś. Wiesz, chyba jako jedyna uważasz, że moje wiersze są dobre, więc...
Tak, bo to nie jest tak, że inne też tak mówiły. Nie. He? Jak to? Nawet Natsuki tak nie myśli? Wiesz, Natsuki jest w sumie ostatnią osobą, która mi przyzna, że podoba jej się to, co robię. Ale tu chyba nie o to chodzi. Co masz na myśli? Cóż, będę z tobą szczery. Dużo łatwiej jest mi pisać wiersze, kiedy myślę o tobie. He? O! Przestań myśleć o dziwnych rzeczach, głupku. A, to Andrzej Sano mówi. Chodziło mi o to, że jesteś bardzo ekspresywną osobą. Jak mam pisać wiersze o swoim nudnym życiu? W piwnicy. Ale ty zawsze jesteś w stanie przekształcić wszystko, co robisz, w przygodę. Nawet najmniejsze rzeczy. Jak gotowanie. Nie mówmy teraz o tym. Ehehe. Ale tak. Chyba chodzi mi o to, że czuję w tobie więcej emocji niż w sobie. Mamy to dziwne połączenie. To twoja wina, odkąd zawsze wtrącasz się w moje sprawy. He? Nie wiem, czy rozumiem. Ech. Nigdy nie rozumiesz, kiedy próbuję ci coś wyjaśnić, prawda, Sayori? Klepię Sayori po głowie. On ją obraża jednak. Hej. To jest obraza, ale pozytywna. Tak. Nie jestem dzieckiem. Jesteś pewna? Ej, ja byłem przekonany, że ten głos, co robisz, to jest w grze. Aha, no. Czekaj, czy to będzie słychać. Jesteś pewna? Może. Klepię ją po głowie, tak. Sayori zaczyna kręcić długopisem między palcami. Hej, Andrzej-san, dasz mi ten wiersz? Chciałabym go zachować. Czemu? Ponieważ, wiesz, po raz pierwszy napisałeś coś dla mnie. Ech. Sayori, zupełnie nie zrozumiałaś. Nie napisałem tego dla ciebie. Ech. Słuchasz ty mnie w ogóle? Zresztą nieważne. Dam ci go, kiedy wrócimy ze szkoły. Serio? Krach. Krach. Złamałam długopis. Szkoda, że nie kark. Sayori schyla się po części długopisu, które upuściła. Nie zważając na swoje otoczenie, wpada na mnie. Sorka! Nie szkodzi, nie szkodzi. Podniosę go dla ciebie. Schylam się i podnoszę złamany długopis. Sayori opiera się o biurko, a jej kolana się trzęsą. Jestem dzisiaj strasznie niezdarna. Tylko dzisiaj. Tylko dzisiaj. Ha, ha, ha. Usiądźmy, Sayori. Tak. Łapię rękę Sayori i pomagam jej usiąść. W każdym razie jeszcze nie przeczytałem twojego wiersza. Och, wybacz, zupełnie zapomniałam. Ale nie jest aż tak dobry jak twój. Jezu, nie przejmuj się. Na pewno mi się spodoba. Jezu. Yes. Butelki. Otwieram swój umysł zupełnie jak słoik z ciastkami. To sekretne miejsce, gdzie przechowuję sny. Małe kulki pełne blasku pocierają się jak puszyste, słodkie koteczki. Sięgam do środka, aby wyciągnąć jedną. Jest tak ciepła, łaskocze, ale nie ma czasu do stracenia. Chowam ją do butli, aby nic się z nią nie stało. Kładę ją na półce obok innych butli. Szczęśliwe myśli, szczęśliwe myśli, szczęśliwe myśli w butlach w jednym rzędzie. Moja kolekcja zapewnia mi mnóstwo przyjaciół. Każda butla odzwierciedla ich pragnienia. Czasem, gdy mój przyjaciel w jakiś sposób źle się czuje, już mu butlę z półki zdejmuję. Pierwszy rym, no, chyba. Noc po nocy, więcej snów. Dzień jak co dzień po dniu. Przyjaciel po przyjacielu, więcej butli. To brzmi jak impreza u naszego kolegi z Sopotu. Głębiej i głębiej sięgam do głowy, jakby eksplorując ciemną jaskinię, odkrywając nowe sekrety w coraz głębszych zakątkach, kopiąc i kopiąc, drapiąc i drapiąc. Zdmuchuję kurz z kapsli do butelek. Jest tak, jakby czas stanął w miejscu. Chyba jeszcze trochę pomieszczę na półce. Moi przyjaciele patrzą przez zamknięte drzwi. W końcu wszystko skończone. Otwieram drzwi, a przyjaciele wchodzą. Wchodzą tak szybko. Aż tak pragną tych butli. W szale zdejmuję butelki z półki jedna po drugiej. Przekazuję każdemu z przyjaciół po jednej z nich. Każdą z moich butli. Ale z każdą jedną roztrzaskują się one, uderzając o ziemię. Szczęśliwe myśli, szczęśliwe myśli, szczęśliwe myśli w kawałkach na całej podłodze. Miały być przeznaczone dla moich przyjaciół. Przyjaciół, którzy się nie uśmiechają. Wszyscy krzyczą, błagają o coś. A ja słyszę tylko echo, 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 echo w moim umyśle. No to już nie brzmiało jak w Sopocie, bo by się z nami nie podzielił. No.
Czy to ma też coś do fabuły? Tak, zwłaszcza końcówka, ale to jest też trochę o deprze chyba, tak mi się wydaje. Że tam ma pozytywne myśli, dostrzaskują się. Święta makrelo. Sayori, naprawdę sama to napisałaś? No pewnie, że tak. Przecież powiedziałam, że napiszę najlepszy wiersz na świecie. Tak, ale wiesz, nie spodziewałem się po tobie takiej głębi. Ostrości. Monika mnie tego nauczyła, a poza tym ostatnio zaczęłam podążać za swoimi uczuciami. Widzę, prawie mnie to przeraża. Przeraża? Wiesz, niedosłownie. Może to dlatego, że jestem przyzwyczajony do tego, jaka jesteś radosna. Zresztą nieważne. Pewnie za dużo o tym myślę. Chodzi mi o to, że wszystko świetnie i powinnaś być z siebie dumna. O, dziękuję. Czuję się, jakbym naprawdę mogła się wyrazić w ten sposób. Pomaga mi to nawet zrozumieć moje własne uczucia. Pisanie jest jak magia. Chyba bardzo ci się spodobało, co? Tak trzymaj. Tak, pisanie jest super. Mam zamiar pisać do swojej śmierci. Ahaha, nie bądź aż tak do przodu. Sayori zawsze miała w zwyczaju maniakalnie się czymś zajmować, po czym szybko to porzucać przez swój słomiany zapał. Ciekawe, czy to jeden z tych momentów. Chociaż widząc, z jaką pasją się tym zajmuje, trudno mi być pesymistą. Dobra, to jeszcze jeden wiersz. Okej, a której? Weźmy Natsuki, myjmy to za sobą. Okej. Będzie krótki? Znaczy nie, po prostu zjechanie czy coś. Znaczy tak, ale możliwe, że będzie krótki, bo jakieś chujowe. Już nie pamiętam nawet. Ten wiersz Sayori kojarzyłem, ale jej kompletnie nie pamiętam. Wiesz, na pewno jest lepszy niż ostatnio. Dobrze wiedzieć, że jednak wkładasz w to nieco wysiłku. Miło mi to słyszeć. Ale wciąż mi się nie podoba. Próbujesz być w nim zbyt poważny. Co masz na myśli? Wiersze nie muszą brzmieć podniośle, żeby móc coś przekazać. Inaczej będzie to brzmieć wymuszenie, szczególnie biorąc pod uwagę, że jesteś początkującym. Nie tak jak ona, nie? No. Serio, nawet nie próbuj, dopóki nie osiągniesz przynajmniej takiego poziomu zaawansowania jak Yuri. Natsuki nagle się zatrzymuje. Tylko mi nie mów, he? Próbujesz zaimponować Yuri, prawda? No nie. O czym ty w ogóle mówisz? Nie mów tak głośno. Wiesz o tym, że Yuri pokochałaby ten depresyjny styl. Fakt tego, że jest utalentowaną pisarką, wcale nie oznacza, że to znaczy... Chyba mam kłopoty. Po co ja to w ogóle powiedziałem? Zaczynam mieć ciebie dość. Natsuki oddaje mi mój wiersz. Weź ten głupi wiersz. Jeżeli napisałeś go dla kogoś innego, to mi go nie pokazuj. Auć. Tak to się kończy, kiedy pozwalasz młodszym dziewczynom wtrącać się w twoje sprawy. Teraz czuję się jak największy nieudacznik na świecie. Nieudacznik życiowy. No właśnie, zarabia mniej niż średnią krajową. Dobrze, że to nie Natsuki starałem się zaimponować swoim wierszem. Aha. A, jej nie ma. No dobra, to nie wiem. Ej, właśnie, ona nie pokazała swojego wiersza. No. Ej, to jeszcze jeden. No dobra. No bo to było krótkie, okay. Strasznie. To jeszcze Yuri. To jeszcze Yuri może. A chyba było coś, że ona rzeczywiście nie pokazała swojego wiersza drugiego. A. Może by myślę, że gdyby pokazała, znaczy, że pokazałaby go tylko wtedy, kiedy byśmy jakoś ją próbowali poderwać. Zobaczmy, co napisałeś dzisiaj. Świetna robota, Andrzej-san. Twoje umiejętności z całą pewnością się rozwijają. Naprawdę? Dzięki, Yuri. Usłyszeć taką pochwałę od ciebie naprawdę wiele dla mnie znaczy. To nic takiego. Cieszę się, mogąc inspirować zaprzyjaźnionych pisarzy. Wiem, że jesteś jeszcze początkujący, więc nie martw się, jeśli czujesz, że twój wiersz nie wydaje się perfekcyjny. Nie powinieneś obawiać się pisać nieco odważniej. Metafory mogą przechodzić długą drogę. Nie myśl, że twój mózg reaguje jedynie na bezpośrednie bodźce. Pozwól swojemu umysłowi na przelatywanie między emocjami i pisz o rzeczach, które widzisz i słyszysz. W ten sposób pozwolisz czytelnikowi na zrozumienie swoich myśli. To bardzo pobudzające ćwiczenie. Rozumiem. To z pewnością jest bardzo interesująca technika. Dzięki za podzielenie się nią. Mam, wiesz, przykład jej zastosowania, jeśli chciałbyś go przeczytać. Nie. Oczywiście.
Czy to wiesz, który przygotował... Skłamał Andrzej Sand. Czy to wie... Skłamał perfidnie Andrzej Sand. Czy to wiesz, który przygotowałaś na dziś? Juri kiwa głową, potwierdzając i wręcza mi wiersz. No, jest... O nie, nie, nie. Shop Pracz. A to pamiętam. Zdarzyło się to w nocy, kiedy kroiłam chleb na wstydliwą przekąskę. Moją uwagę przykuło skubanie Shopa za moim oknem. To był, tak sądzę, pierwszy raz, gdy odkryłam swoje niezwykłe tendencje niezwykłego człowieka. Podzieliłam się kawałkiem chleba z Shopem, w podświadomości pamiętając o konsekwencjach. Mając świadomość, iż nakarmiony Shop Pracz będzie wracać po więcej. Kuszące piękno krojącego noża był jednym z przejawów. Chleb, moja niespokojna ciekawość. Shop Pracz, wpływ impulsu. No tamten wiersz był chyba trochę lepszy. Księżyc zmienia fazy, odbijając coraz więcej światła z mojego krojącego noża. Ten sam błysk dostrzegam w oczach mojego przyjaciela, Shopa. Kroję chleb, świeży i miękki. Shop zaczyna się cieszyć. Albo może nowo usatysfakcjonowane zwierzę jest jedynie projekcją moich emocji. Shop zaczął za mną chodzić. Można powiedzieć, że przywykłyśmy do siebie. Shop zaczyna głodnieć coraz częściej, więc mój chleb zawsze się przydaje. Za każdym razem, kiedy wyciągam nóż, Shop pokazuje swój zachwyt. Upust krwi, klasyczny odruch Pawłowa. Kroję chleb i ponownie się nim karmię. No, to już czuję, że jest schiza. No, trochę za dużo o nożu, nie? No. Dzisiaj chciałem napisać coś bardziej wymagającego dla czytelnika niż wczoraj. Właśnie widzę. Dostrzegam tu dużo więcej metafor. Nie wiem, czy to moja wina, ale w ogóle nie mam pojęcia, o czym może być ten wiersz. Ale niedomyślny. No, a ja wiem. Zgadzam, ale nie powiem. Znaczy, Shopa, w tej grze nie ma Shopa. No, domyślałem się, że to chodzi o jakieś wewnętrzne coś. No, możliwe. Zgadza się. Dużo bliżej temu do mojego preferowanego stylu. Używania wierszy jako sposobu wyrażania najskrytszych pragnień i ukazywania żywych obrazów. Właściwie to bardziej było opowiadanie niż wiersz. No. Ale napisane tak w formie wiersza. Nawet jeżeli wezmę to pod uwagę, niestety nie mogę się domyśleć, o czym on właściwie jest. Cóż, myślę, że wszystko zależy od twojego osobistego punktu widzenia. Chciałem wyrazić sposób, w jaki myślę o swoich niecodziennych zainteresowaniach. Jest to jedna z tych rzeczy, które zazwyczaj muszę zachowywać dla siebie. Więc lubię o nich pisać od czasu do czasu. Dlaczego zachowujesz je dla siebie? Ponieważ są trochę krępujące. Gdyby ludzie się o nich dowiedzieli, stałabym się obiektem kpin. Też masz coś takiego, Andrzej San? No wiesz, tak myślę, że mam. Wydaje mi się, że każdy ma coś takiego. Najlepsze, co możemy zrobić, to szanować innych ludzi i ich odmienność. Andrzej, jakie słowa. A to nie ona powiedziała? A może ona, dobra. To ona powiedziała chyba. Andrzej jest za głupi. Nawet jeżeli czasami jest to trudne, niektóre takie rzeczy mogą wywołać w nas dyskomfort. W końcu, gdybym nie nauczyła się żyć ze swoją dziwnością, prawdopodobnie znienawidziłabym siebie. Chyba trochę zeszłam z tematu, ale cieszę się, że jesteś dobrym słuchaczem. To co, jeszcze czytamy Monika? Czy koniec? No dobra, możemy ją przeczytać. Czyli... I wtedy od razu, jak ją przeczytamy, to zakończymy. Okej, no dobra, niech będzie. Będzie dłuższy odcinek. Cześć, Andrzej San! Jak tam ci idzie pisanie? Dobrze, tak sądzę. Miło mi to słyszeć. Jest dobrze, dopóki nie myślisz, że jest źle. Paulo Coelho. Myj tyłek po sraniu. Przepraszam, brawo. Tak powiem. Cieszę się, że się starasz. Tylko tak dalej, a w końcu uda ci się stworzyć arcydzieło. Aha, nie liczyłbym na to. Nigdy nic nie wiadomo. Chcesz mi pokazać swój wiersz? Jasne, trzymaj. Daję swój wiersz Monice. W porządku. Całkiem nieźle. Wygląda to trochę jak coś, co napisałaby Sayori. Zupełnie jak wczoraj. Stanowicie dobrany duet. Ach, chyba trochę przesadzasz. Ta, pewnie tak. Ale spędzasz z nią dużo czasu nawet w tym klubie, prawda? Oczywiście nie winię cię za bycie nieco wstydliwym. Nie wstydzę się po prostu, haha, tylko żartuję. Wiem, że potrzeba czasu, żeby się ze wszystkimi zaprzyjaźnić,
Ale Yuri i Natsuki są super interesującymi osobami. No, zwłaszcza Natsuki. Bardzo interesująca. Mm-hmm. Jej wiersz jest jeszcze bardziej interesujący, dlatego go nie czytałem. Właśnie. Więc nie bój się do nich zagadać. Do mnie też czasami możesz. Czasami. Czasami. Nie jestem niedostępna czy coś, prawda? Kurde, tu są przecinki w złych miejscach. Ach, nie, wcale nie. Bo to ma podkreślić ich niepewność. No, po prostu ciągle się przyzwyczajam do tego klubu, to wszystko. Ta sorka, jeśli za bardzo ci się narzucam czy coś. Nie robię tego specjalnie. Nie, nie martw się. Rozumiem, o co ci chodzi. Cóż, w porządku. Ale tak czy siak, chcesz teraz zobaczyć, co ja napisałam? Nie. Podoba mi się, jak wyszło, więc myślę, że tobie też się spodoba. Kiedy on w końcu płynie? No dobrze, zobaczmy. Niestety, nie jest aż tak interaktywny. Zapisz mnie. Kolory nie przestają... Jasne, piękne kolory. Lasne. No właśnie, nie? Tak wygląda. Ale nie, bo to jest duże J. A, okej. Okay. Mhm. Jasne, piękne kolory. Jaskrawe, rozszerzające, przeszywające. Czerwień, zieleń, błękit. Nieskończona kakofonia. Nic nieznaczącego. Hałasu. Hałas nie przestaje. Okrutne, zgrzytliwe fale dźwiękowe. Piszczące, szurające, przeszywające. Syk, pisk, huk. Jak zabawa tablicą na ostrzu. Jak zabawa winylem na cieście pizzy. Nieskończony poemat nic nieznaczącego. Wczytaj mnie. Wczytaj mnie? Wczytaj mnie. Aha. Czekaj, czy to miało... no to miało jakiś związek. Aha, okej. Okay. Wczytaj mnie. Co, że grę? No poniekąd. Aha. Ten jest chyba jeszcze bardziej abstrakcyjny niż ostatni, tak? Aha. Chyba po prostu taki mam styl. Przepraszam, jeśli ci się nie podoba. Nie, nigdy tak nie powiedziałem. Jest to po prostu coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Lubię bawić się przestrzenią, jaką oferuje mi kartka papieru. Sposób wyboru, gdzie i jak umieścisz na niej słowa, może zmienić nazwę całego wiersza. Prawie jak magia. Pisząc tak krótkie linijki, chciałam uzyskać efekt słów, próbujących dojść do głosu wśród całego tego hałasu. Całe te hałasu. Rozumiem. Ej, wyobrażasz sobie tę grę, gdzie masz Konona, Majora i Łosia i Meksikano? No, próbuję sobie wyobrazić. Mogę sobie wyobrazić. Najlepsza gra. Najlepsza gra. Ever. Znaczy, wiadomo, że są jakieś fanarty, gdzie na przykład przerabiają je na mężczyzn. Chyba nawet jest jakiś mod, że jest się kobietą i się zarywa do mężczyzn. Ale tego? W sensie w tej grze, tak? Tak, tak, tak. A. Mimo wszystko w dalszym ciągu trudno mi stwierdzić, o czym on jest. Haha. Czasami uzyskanie odpowiedzi na to, o czym jest dany wiersz, może być trudne. Poemat może być tak abstrakcyjny, że jako uczucia towarzyszące pisaniu go. To zupełnie subiektywna sprawa i w dużej mierze zależy od interpretacji. Inaczej mówiąc, nie każdy wiersz musi być o czymś. W każdym razie, oto codzienna rada poetki Moniki. Czasami możesz mieć trudności z podjęciem odpowiedniej decyzji. Kiedy się tak stanie, nie zapomnij zapisać gry. Nigdy nie wiesz, kiedy zmienisz zdanie. Albo kiedy zdarzy się coś niespodziewanego. Chwila, czy ta rada dotyczyła w ogóle wierszy? O czym ja w ogóle mówię? To była moja rada na dziś. Dzięki za jej wysłuchanie. Aha. I ona to do Andrzeja powiedziała, on tak zrozumiał wszystko. To teraz zapiszemy. Okej. Okay. Pójdźmy za radą, zapiszmy. No. Okej, okay, coś się stanie? Nie, teraz się nie stanie, ale jest to coraz bardziej niepokojące trochę. To właściwie dzień nam się kończy, ale może zakończymy go w następnym odcinku. Dobra, okej. Okay. A póki co żegnamy się z wami. By. I do następnego. Pa.